Wilczek, zobacz, jesteśmy zamknięci w takiej bajce i nie możemy z niej wyjść! Naprawdę, Pimpek, czekaj, a spróbuję wychodzić, ale nie da rady! Czekaj, ja też może się postaram, a biję w tą bajkę, ale nie mogę, jesteśmy tutaj zamknięci! Ej, co ty robisz? Ty próbujesz się przeciągać! No tak, Pimpek, czekaj, może dołem jakoś wyjdę, ale nie da rady, to jest serio mega mocne! Czy kiedykolwiek uda nam się stąd wyjść? Co my mamy tutaj zrobić? Bajka, zniszczcie drewno! Ej, widzisz to? Chwileczkę, ale jak my mamy zniszczyć drewno? Ono jest poza bańką! No tak, Luczek, ale zobacz, troszeczkę drewna jest tutaj w naszej bańce! Może to zniszczymy? Poczekaj, rozwalam to drewno! Tak, Pimpek, zobacz, ona przecina naszą bańkę, może będzie wyjście. No nie, dalej ta bańka się zrobiła. Jest jeszcze jedno drewno i uwaga, zniszczmy je, proszę! Zobacz, Luczek, nasza bańka się powiększa! Wow, czy my mamy teraz troszeczkę więcej miejsca? Tak, i możemy zebrać jeszcze te drewno! Ale super, ty, nie wiem jak to w ogóle działa, ale udało nam się, powiększyliśmy naszą bańkę i mamy teraz troszeczkę drewna, a z niego możemy zrobić crafting i po tym craftingu jakieś podstawowe narzędzia, ale mamy i tak bardzo mało miejsca, nawet nie możemy zniszczyć tego drzewa do końca. No tak, Pimpek, ale zobacz, mamy kolejne zadanie, zrobić kamienny kilo. Co? Jak to? Ej, może wtedy powiększy nam się znowu nasza bańka? Tak, już jest troszkę duża, ale może być jeszcze większa i musimy ją powiększyć 100 razy bardziej, żebyśmy mogli z niej uciec. Ta bańka tutaj dotyka tego kamienia, ale na szczęście my możemy go troszkę zniszczyć i o, tutaj jest w ogóle jakaś jaskinia. Uważaj, Pimpek, na to, nie możemy wpaść. No tak, bo jak wpadniemy, to będzie koniec. Tutaj jest chyba końcówka naszej bańki. O, i mam już 4 kamienia. Pasuj się, Luczek. A, nie mogę tutaj spaść, bo ta bańka jest tutaj zamknięta. Ale zobacz, jeżeli dojdziemy do tej wioski villagerów, to może uda nam się jakoś wydostać. Nie zauważyłem tego. Tutaj są wieśniacy. No nie, ale nasza bańka jest za mała. Ale dobra, zrobię szybko kamienny kilof i byk. Patrz na to, Luczek, nasza bańka jest coraz większa. Ale ona się robi teraz ogromna, nie? Tak, Pimpek, zobacz, za chwilę będziemy mogli normalnie z niej wyjść, albo pęknie. To by było najlepsze. I co, zatrzymała się chyba, o nie. Ja myślałem, że ta bańka powiększy się do tej wioski, a my nawet nie możemy dotknąć tej pszenicy. I patrz, bańka, stwórzcie farmę pszenicy. Ale jak to? Przecież tutaj w ogóle nawet nie ma wody. Ale za to możemy zebrać stąd nasionka. I zaraz, już nie mamy żadnej trawy, Luczek. To jak my zrobimy tą farmę? A tak swoją drogą nie mamy też w ogóle wody. Pimpek, zniszczmy całe te drewno, bo coś może być tutaj. Zaraz, czy tutaj jest jakaś skrzynka? Ona idealnie jest w naszej bańce. Czekaj, Pimpek, czy my w ogóle ją otworzymy? Przecież jak się otworzy, to ona zahaczy o bańkę. Może ją przebije. No masz rację, ale czekaj, spróbuję. Mam to i tutaj mamy akurat wiaderko z wodą. To wygląda na to, że ktoś specjalnie powiększył nam tak tą bańkę, żebyśmy mogli teraz zrobić tą farmę pszenicy. O tak, Pimpek, ekstra, ja zrobię w takim razie motykę, dawaj. No niech ci będzie, ja tutaj wykopałem coś takiego. W sumie możemy zrobić taką dosyć małą tą farmę i bardzo dobrze. Wow, dobra, jest nasza mała farma i teraz posadź tyle, ile masz tej pszenicy, ile tego masz. Tylko 3, naprawdę. Sorry, Pimpek, tylko tyle udało mi się stąd wydostać, ale na pewno ta bańka się powiększy. Zaraz będzie coraz większa. Co jest, ona się powiększa? Świetnie, będziemy teraz mieli tyle miejsca, Luczek. Widzisz na to? O tak, jeden bloczek, teraz jeszcze drugi. Uda mi się tutaj zejść może troszkę niżej przez tą bańkę. No nie wiem, Pimpek, tu jest tak ciasno, no ja nie wierzę, kto nas zamknął w tej bańce. Co nie? To jest takie wkurzające, ale w sumie ona jest już naprawdę wielka. Wow, patrz na jej sufit, jest już o wiele większa z góry. No właśnie, Pimpek, a za chwilę dojdziemy do diamentów. Jakich diamentów, Luczek? Przecież tutaj nigdzie nie ma diaksów. No tam na górze, tam jest jakaś dziwna wyspa, widzisz to, Pimpek? Ej, faktycznie, skąd to się wzięło? Przecież tego normalnie tak nie ma. I pisze tutaj bańka, zbudujcie domek, co? Jaki znowu dom? No my mamy, Pimpek, zbudować dom z dirta? No dobra, to kopmy go, dawaj. Nie, Luczek, to na pewno nie o to chodzi. Może musimy zbudować domek z tego drewna, ale zaraz, ja mam tylko jedną sadzonkę i oprócz tego mam 0 drewna, w ogóle go nie mam. Ej, Pimpek, halo, mamy problem. Zobacz, zrespił się u nas szkielet. Nie, co tu się dzieje? I czekaj, czemu on wyszedł z bajki? Co to było?
Ej, widziałeś to? Tak, ale ta bańka go wciągnęła. Dawaj, nawalamy, będziemy mieli kości. Nie, szkielet nam uciekł, on może uciekać. Naprawdę? Co jest? To może w takim razie, Luczek, ta bańka się tak powiększyła, że my też stąd uciekniemy. A, no dawaj, zaraz. Nie mogę niczego zrobić. O, ja nie mogę uciec, a ty? Nie mogę, Pipek, ale czekaj, mam pomysł. Skoro tutaj respią się moby, to musimy napolować więcej szkieletów i będziemy mieli mączkę kostną. Masz rację, to drzewko wyrośnie w sekundę. Tylko właśnie, gdzie niby się pojawi drogi szkielet? Nie wiem, Pipek, musimy na nie poczekać. Ej, patrz, wyszedł zombiak teraz. No nie, dobra, jego na pewno zabijemy. Tylko uważaj, żeby on nie wypadł z tej bańki. I uwaga, myk, zabiliśmy go. Ale my nie chcieliśmy nic z tego zombiaka. On nawet nie wyrzucił żadnego zgniłego mięsa. A jeżeli wyjdzie stąd creeper, to wtedy będziemy mieli przewalone. Wiesz co, ja to zakrywam. Ale poczekaj, Luczek, a co z naszymi szkieletami? No dobra, wiesz co, chyba nie mamy wyboru. Będziemy musieli zrobić zdobek z dirta. Albo może poczekać, aż nam to drzewo urośnie. Pimpek, co ty powiedziałeś? Patrz, drzewo urosło. Ej, to jest niemożliwe. Jak to? Właśnie chciałem poczekać na to drzewo i ono stało się teraz takie wielkie. No pewnie, teraz na luzie zbudujemy domek i nasza bariera na pewno się powiększy. Tylko uważaj, żeby żadny kawałek drewna nie wypadł poza tą bajkę, bo wtedy będziemy mieli przewalone. Pimpek, wiesz co? Ja słyszę tutaj jakieś odgłosy. Czekaj, spróbuję to wykopać. Tutaj, Pimpek, chyba zrespił się creeper, mówiłem. Nie, co ty robisz? A, Luczek, dlaczego? On wybuchnął. I chwila, czemu ty się pojawiłeś tutaj w bajce? Pimpek, mamy przewalone. Patrz, tutaj są moje itemy. Widzisz, stamtąd drespią się temu, by tam jest jakaś jaskinia. Jak to się w ogóle dzieje? Dobra, wiesz co, nie obchodzi mnie to, szybko. Zbudujmy taki najprostszy domek. Bariera nie powiedziała nam w sumie, jak wielki on ma być, więc wiesz co, zrobię po prostu coś takiego. I teraz patrz, robię tutaj po prostu na górę. O tak, w ten sposób, taki oto daszek i musimy tylko zrobić drzwi. No dobra, nie śmiej się z tego domku, co? No to jest trochę śmieszne, ale dobra, przynajmniej ta bańka się może powiększy i wezmę te moje itemy, bo one tutaj są, zobacz. Ej, masz rację, ty nawet ich nie możesz wziąć. I nasz crafting, gdzie? On jest poza bajką. No dobra, nasz domek jest chyba skończony, co? I jeszcze tylko zrobię podłogę i gotowe. Luczek, czy ta bajka się teraz powiększa? Tak jest, Pimpek, zobacz, mamy już tutaj pszenicę, będzie żarełko i moje itemy. Patrz, mogę je zebrać w końcu. O tak, jeju, zostaliśmy uratowani. Ja naprawdę myślałem, że nam się nie uda. I zobacz, mamy dostęp do paru bloków pszenicy. Możemy zniszczyć też tą i świetnie. Wow, patrz na tą bajkę. Ona jest teraz taka ogromna. I chwila, zobacz, nawet mamy dostęp do diaksów. Ale patrz, Pimpek, tam na górze są jeszcze jakieś creepery, powychodziły. Co, jak to? Nie zauważyłem tego. Może one pilnują tych diamentów. I patrz, bajka nam powiedziała, żeby zrobić teraz TNT. To idealnie się składa. Pimpek, ale my nie zrobimy tego, nawet nie mamy piasku. Masz rację, ale czekaj, tutaj jest w sumie troszeczkę piasku. Tylko wiesz co, to jest najmniejszy problem. Najgorzej to będzie chyba z tymi creeperami. Jak my się tam mamy dostać? Przecież możemy zrobić taką łopatę, na przykład kamienną. Ja mam idealnie jeden kamień i uwaga, musimy się troszeczkę podbudować. To jest dosyć wysoko. Ja mam w sumie dirta, to wiesz co, też się podbuduję. Może już pójdę po nie, co? Tylko czekaj, 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 Luczek. Nie, musisz uważać, żeby przypadkiem ten creeper nie wybuchnął. Może pójdziemy razem, albo wiesz co, po prostu się troszeczkę od tych creeperów oddal. Ja już mam 20 dirta, prawie 30. To idę z tobą. Wiesz co, mam plan. Może spróbujmy jakoś zrzucić te creepery na dół do bańki, wtedy one dedną z wysokości. Przecież to jest mega wysoko, ale wiesz co, jest pewien problem. Co jeżeli one wpadną do wody, albo na przykład ich proch wypadnie poza bańkę? Dobra, spokojnie, Pimpek, mam plan. Zrobię taki most, żeby idealnie one spadły do bańki. Tylko uważaj, Luczek, to jest bardzo niebezpieczne. Co ty robisz? O nie, chwileczkę, Pimpek, czekaj, pójdę do ciebie i patrz, prawie te creepery wybuchły. Musimy, o patrz, spadają! Co jest? Wow, masz rację! O nie, Luczek, uważaj, ja się bardzo boję, wiesz co, nie chcę do nich podchodzić. Dobra, ja to załatwię, Pimpek, czekaj, ja je tutaj wezmę jeszcze bliżej. Patrz, one chcą normalnie do mnie iść i mnie zjeść. No nie, naprawdę, może czekaj, ja tutaj zrobiłem na przykład taki wielki most, widzisz to, z dirta i teraz, ej, ty je zrzucasz, tylko czekaj, one wypadły poza bajkę. No nie, bo to są te moby. Dobra, Pimpek, wiesz co, jak zejdziemy na dół, to one do nas przyjdą, tylko mamy plan jakiś, żeby nie wybuchły i nie zabiły nas? Zapomniałem o tym, przecież one nas rozwalą. Musimy w takim razie zrobić miecz, chociażby taki kamienny, albo wiesz co, drewniany też by się przydał, ale crafting jest na samym dole, a ja już nie mam więcej drewna. Spokojnie, Pimpek, ja mam przecież jeszcze kobla i jeden crafting, bo zrobiłem zapasowy, co nie? Naprawdę? Ej, ty jesteś mistrzem. W takim razie zrobię tutaj jeden kamienny miecz i jeszcze jeden drewniany. Sorry, Luczek, ale ty sobie weźmiesz ten gorszy. Patrz, jak te creepery są teraz daleko. O nie, i teraz na nas idą. Ale to w sumie dobrze, patrz, one i tak nie wybuchną, tylko miej oczywiście odległość wzgórze. Nie, czekaj, ojeju, on prawie wybuchł. O nie, ja
nie potrafię walczyć z creeperami, ich jest chyba za dużo, a masz creeperze, ej, one mają bardzo mało życia, bo przecież spadły mega wysoko z tej bajki. No właśnie, Pipek, dobra, zabijamy je, dawaj, Pipek, tak jest, mamy proch. Tak, czekaj, i tego prochu chyba mamy wystarczająco, czy ty zebrałeś go właśnie 4, a ja mam już w sumie 6, tak, i dodatkowo jeszcze 5 tego piasku, ale uważaj, 2 creepery, które zostały na górze tutaj są i nie, co ty zrobiłeś? Sorry, Pipek, nie mamy już więcej tych rzeczy, ale spokojnie, tam są jeszcze 2 creepery, musimy je zabić i będzie gitara. To ty może zabijaj te creepery, a ja w takim razie zrobię TNT, czy te TNT się robi w ten sposób i uwaga, myk, mam to, uwaga, jak teraz to kliknę, mam to TNT, a dodatkowo nasza bajka, wow, jaka ona jest teraz wielka, cały czas się zwiększa, jakie to jest ogromne, Luczek, widzisz to? Faktycznie, ale ta bańka jest wielka, dobra, ej, Pipek, mam plan, skoro mamy TNT, to może wybuchniemy tą bańkę na przykład tutaj na rogu. Ale co ty chcesz zrobić? Ej, to jest w sumie dobry pomysł, jeżeli to zrobimy, to może ta bańka wybuchnie i będziemy mogli przejść na wolność. Na pewno to tak działa, Pipek, ja takie mam przeczucie, tak, bańki zawsze pękają, ba, tu jest jakaś skrzynka w ogóle w tym domku. Ej, jak ty to znalazłeś? Teraz nasza bańka jest taka wielka i co jest? Udało nam się idealnie znaleźć krzesiwo. Dobra, idziemy teraz do tego TNT, ale czekaj, myślisz, że to faktycznie zadziała? Nie wiem, Pipek, ja zrobię może chlebek, żebyśmy mieli co do jedzenia i wtedy na pewno nie umrzemy z głodu, a poza tym dawaj, wybuchamy to. No dobra, ja jestem gotowy, tylko tu jest woda, wiesz co, zróbmy to gdzieś ostrożniej, może na przykład tutaj, zamiast tego płotka. Dobra, na pewno to TNT nie dotknie wody, więc musi wybuchnąć. Jesteś gotowy? Dobra, dawaj, Pipek, odpalaj to. Bum, leci i uwaga, odsuwamy się teraz, proszę, niech ta bańka wybuchnie i... O, nie, nie udało się, ale zobacz, wszystko tutaj zostało rozwalone. No nie, Pipek, dlaczego? I chwilę, jest kolejne zadanie, wykopcie 3 diamenty. Ej, to będzie w sumie proste, przecież diaksy są tutaj i czy ty to widzisz? Wow, przecież teraz ta cała wyspa jest tak naprawdę w środku tej naszej bańki. Możemy to na luzie wykopać, ale Luczek, nie mamy żelaznego kilofa. No to, Pipek, musimy gdzieś się wkopać w dół, tutaj na pewno gdzieś musi być żelazo. No ja nie mogę, wiesz co, tutaj gdzieś widziałem jakąś wielką jaskinie i ej, mam to żelazo, tylko jest, Luczek, pewien problem, ono jest poza bańki. No nie, no to akurat nam się nie uda zdobyć, może gdzieś indziej musimy poszukać. I tam jest w ogóle taki wielki zombie. Nie, dobra, wiesz co, możemy je w sumie poszukać gdzieś tutaj obok, bo przecież żelazo na tym poziomie jest go dosyć dużo, na pewno zaraz jakiś znajdziemy. No nie wiem, Pipek, te żelazo jest na pewno tak wysoko, mi się wydaje, że niżej powinniśmy zejść. No co ty mówisz, ej, znalazłem właśnie, idealnie, mamy troszkę żelaza. Możesz mi pomóc skopać, ale wiesz co, ja nie wiem, czy żelazo można wykopać tym drewnianym kilofem, co ty masz. Dlatego wiesz co, ja to teraz wykopię i szybko, musimy je teraz przepalić. Mam piecyk, Pipek, przy sobie, proszę bardzo. Świetnie, mam też żelazo, ale wiesz co, nie mam w ogóle węgla, ale czekaj, ty wsadziłeś swój kilof, naprawdę? No tak, Pipek, on mi się w sumie nie przyda, więc będzie idealne na opał. To można przepalić, nie gadaj, what? Ten kilof się teraz przepalił i dzięki temu mamy troszkę żelaza. To ja w takim razie wezmę też tą motykę, ona jest mega słaba i uwaga, potrzebuję jeszcze jednego żelaza i będziemy mogli zrobić nasz kill-off. Dawaj, Pipek, na górę, tutaj jest crafting table i to przerobimy. Ale wiesz co, tu jest bardzo niebezpiecznie. Ja myślę, że naszą bajkę musielibyśmy troszkę naprawić. Jak ona wygląda? To wszystko przez te wybuchy creeperów. Nieważne, patrz na to, mam to żelazny kill-offek i teraz szybko lecę tutaj do tej wyspy, muszę się podbudować. Dawaj, Pipek, lecę z tobą, wiesz co? Musimy w ogóle się wydostać z tej bańki, nie budować tutaj jakiejś rzeczy. No tak, ale wiesz, no jeżeli ta bańka się powiększa, to może w którymś momencie pęknie. I uwaga, pierwszy diament zdobyty. Jeszcze jeden tutaj mam i uwaga, muszę zdobyć jeszcze jeden, czyli na przykład ten i oczywiście nasza bańka powinna się powiększyć. Patrz na to, Luczek, wow, co tu się dzieje? Nie chcę teraz zejść na dół, ale ona jest teraz naprawdę wielka. I zobacz, jak bardzo się powiększyła, mamy już całą wioskę. A na początku to było takie malutkie, ale wiesz co, ja nie jestem do końca zadowolony z naszej bańki, ale w sumie nieważne, tu jest takie duże, my prawie dotkniemy zaraz słońce z tą bańką, ale i tak nie możemy się stąd wydostać, no nie. My żyjemy ciągle pod nią, Pipek, tylko jestem ciekawy, jakie będzie kolejne zadanie, idźcie do Netheru. Skoro musimy iść do Netheru, to musimy mieć gdzieś lawę, bo potrzebujemy zrobić obsydian, jak myślisz, gdzie go znajdziemy? Przecież mówiłeś, że na dole, Pipek, dawaj tutaj na dół. No tak, ale...
ale przecież ta bańka jest za mała. Tutaj jeszcze nie będziemy mogli się przedostać. Ej, dobra, jednak mamy wystarczająco miejsca. Dawaj, musimy zrobić przejście do Netheru. Patrz, tutaj jest, widzę barierę tej bańki. Ej, dobra, jest ona w tym miejscu. I czekaj, tutaj nawet jest woda, a w tym miejscu mamy lawę. Ale mamy farta, co nie? Możemy w takim razie zrobić portal. Tylko najpierw potrzebujemy niestety wody, no bo bez tego nie zrobimy obsydianu. Pipek, ty zrobisz taki szybki portal do Netheru? Dawaj, zrób rekord świata. Ej, dobra, możemy to zrobić. Ja potrafię robić bardzo szybki portal. Tylko czekaj, muszę najpierw się przygotować. Więc tak, na samym początku potrzebujemy znaleźć taką lawę, cztery kratki, jak widzisz, które są z boku. Teraz stawiamy jeden bloczek i uwaga, w tym miejscu stawiamy wodę. Widzisz to? No tak, to jest, Pipek, bardzo szybkie. Dawaj, chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać na końcu. Teraz tutaj wykopaliśmy tego kobla. Musimy tutaj na dole dać dwie lawy, żeby już mieć na dole obsydian. I uwaga, Luczek, teraz się skup, bo nie będę powtarzać. Musimy wykopać ten cały żwir. I uwaga, teraz najważniejsza rzecz. Tutaj musisz mieć takie trzy kratki do góry, jeden z boku, a w tym miejscu stawiamy coś takiego. I patrz, teraz wylewam tutaj wodę. Faktycznie ona spływa, i co teraz? No patrz na to, teraz wystarczy, że bierzemy lawę i myk, dajemy ją tutaj, w miejscu, gdzie chcemy zrobić portal. Patrz, jakie to jest szybkie, widzisz to? Faktycznie, będziemy mogli stworzyć bardzo szybki portal do Netheru. No i zobacz, to już jest skończone. Ja ci nie żartuję, wydaje się to troszkę mniejsze, ale pamiętaj o tych dwóch obsydianach, które zrobiliśmy tu na dole. I teraz wystarczy, że to podpalimy. Ej, tylko nie dawaj tutaj dirta i myk, nasz portal jest gotowy. Dobra, wchodzimy, chodź tutaj. Dobra, wskakujemy, yupi. Co jest? Jesteśmy już w Netherze. Może wyjdziemy z tej bańki, ale Luczek, czemu tutaj jest druga bańka? Tutaj też jest bańka i co teraz? Przecież miało się to powiększyć. No nie, chwila, tutaj coś pisze. Gratulacje, powiększyliście barierę na maksa, co? Ale chwila, ta bańka jest mała. Może w takim razie powiększyła się ta bariera w prawdziwym świecie? No Pipek, to powinniśmy to sprawdzić, może uciekniemy, dawaj! Tak, wracamy! Szybko, Luczek, wychodzimy z tej jaskini. Podobno ulepszyliśmy naszą bajkę na maksymalny poziom. Ja nie wierzę! To jest takie wielkie. Ej, ja nawet nie widzę sufitu tej bańki. To jest bardzo wysoko, ale nie wydostaniemy się. Poczekaj chwilę, może jednak nam się uda. O, o, ta bańka jest ogromna, ale masz rację. Nie widzę tutaj żadnej dziury. No nie, Luczek, chyba zostaniemy tutaj na zawsze. No nie, Pipek, naprawdę nie wydostaniemy się. Ale spokojnie, wszystko będzie w porządku. Przecież mamy tyle miejsca. I zaraz, tam widzę jakiegoś Endermana. Ej, poczekaj, mam ostateczny pomysł, jak możemy stąd uciec. Pipek, on na mnie leci, o nie! Szybko, czekaj, ja mam miecz, zaraz go rozwalę. A masz, ty głupi Endermanie, zniszczę cię. Tylko uwaga, ja mam mało życia. Ej, ich jest tutaj dwóch! Może to jest ostateczny plan? Mam już jedną perłę, tutaj jest drugi Enderman. Szybko, rozwalmy go i może pojawi nam się druga. Uwaga, zabijamy go i koniec. Wyleciała druga perła. Czy ty wiesz, co chcę teraz zrobić? Nie wiem, Pipek, jesteśmy tu na zawsze uwięzieni. Co ty mówisz? Dobra, to jest ostatnia deska ratunku. Bierzemy tą perełkę do ręki i uwaga, wyrzuć ją jak najdalej z tej bariery. Wow! I patrz, udało nam się i ty też tutaj jesteś. U tak, uciekliśmy z tej wielkiej bańki. Dobra, ja zwijam. Wow, ale ona jest ogromna. Nie, ja nie chcę być tu ani sekundy dłużej. Uciekamy stąd!